następowała pewna synteza tych nurtów już w końcu lat 30. w różnych środowiskach i narodowych, i piłsudczykowskich, szczególnie w okresie II wojny światowej, kiedy to powiedzmy koncepcje na przykład tego postozonowego obozu Polski walczącej były bliskie na przykład koncepcjom Narodowych Sił Zbrojnych, jeśli chodzi o wizję Europy Środkowo-Wschodniej na przykład. Także jednoznaczne stanowisko antysowieckie i antyniemieckie również, gdzie traktowano i Niemców, i Sowietów na tym samym poziomie. Jak również ta polityka właśnie wobec Sikorskiego spójna tych właśnie dwóch obozów. Zresztą Adam Dobroszyński, jeden z wybitniejszych narodowców, mówił o pewnej takiej syntezie, ale to jest inna kwestia. Natomiast dzisiaj, jak rozumiem, generalnie mówimy o okresie I wojny światowej, czyli o historii. Dobrze by było, żeby takie debaty dalej się odbyły, może właśnie na temat koncepcji państwa, na temat II Rzeczpospolitej, obóz narodowy, a piłsudczykowski, później okres II wojny. Ale Państwo, jak mówimy o historii, to ja wiem, że jest takie oczekiwanie, bardzo wielu Polaków tak, że tak powiem, lubi, oczekuje taki ekumenizm historyczny i polityczny. Otóż pan profesor Nowik mówił, że mówiąc o Piłsudskim, przynajmniej o trzech elementach: niepodległość, budowa państwa i właśnie to charakteryzowało właśnie Piłsudskiego. Rosja głównym wrogiem i demokratyzm. Otóż Państwa, no to również można powiedzieć to samo o Dmowskim. Dmowski również walczył o niepodległość, o budowę niepodległego państwa, ale nie oszukujmy się, inne były drogi do niepodległości. To niestety nie możemy przyjąć, i myślę, że tutaj jesteśmy zgodni z panem profesorem Ciskiem, że to nie była gra na tym jednym fortepianie o nazwie Niepodległość, że grali tę samą muzykę. Rzeczywiście fortepian nazywał się Niepodległość, ale koncepcje, drogi, które były wybrane przez Dmowskiego i Piłsudskiego, były inne. Jak my oceniamy historycznie, to musimy po prostu zdecydować się. Jedna z nich była słuszna, druga była fałszywa. I oczywiście jestem przekonany, że tą słuszną koncepcją od samego początku była koncepcja Romana Dmowskiego, który zresztą doprowadził do tego wcześniejszego, jak gdyby, stworzenia pewnej szkoły myślenia politycznego. Przede wszystkim do sformułowania pojęcia patriotyzmu czynnego w sposób praktyczny, a więc tego patriotyzmu rozumnego, innego od tego uczuciowego, impulsywnego, instynktownego, powstańczego, ciągle przegranego. Także Dmowski doprowadził do tego procesu właśnie unarodowienia, jak to się mówiło, ludu poprzez działalność Ligi Narodowej, gdzie te warstwy włościańskie w II Rzeczypospolitej zupełnie zespoliły się z życiem społecznym. Że Dmowski również wysunął ideę wszechpolskości, a więc miał, jak pan profesor Żaren mówił, już przed koncepcję zjednoczonej Polski z granicami i tak dalej. Ja nie znam żadnej wypowiedzi Józefa Piłsudskiego na piśmie, jak on widział granicę. Nie wiem, to są oczywiście relacje różnych ludzi i tak dalej, łącznie z tą rzekomą wizją, że tak przewidział genialnie ten wynik wojny. I Państwa, wreszcie właśnie ta koncepcja wszechpolskości, czy to pojęcie właśnie dobra całego narodu, a nie dobra jednej dzielnicy. Myślę, że działanie Piłsudskiego to było takie działanie, polski Piemont, a później będziemy dalej walczyli o niepodległość. No i przede wszystkim Dmowski doprowadził do tego unowocześnienia polskiego charakteru narodowego, o czym pisał w Myślach Nowoczesnego Polaka, ale bynajmniej tam nie ma jakiejś sakralizacji polskiego narodu, natomiast i polskiej historii, natomiast są no te sformułowania, że patriotyzm, siłą patriotyzmu jest etyczny związek jednostki z narodem, że jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie, są one tym większe, tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam tym człowieka. I na tym był oparty cały fundament działania ruchu narodowego. Gdy słuchałem pana profesora, wybitnego oczywiście pana profesora Ciska, ja jestem pod wrażeniem, panie profesorze, opracowania tych ksiąg, no i takiej woli, aby nie miał takiego jakiegoś, ale to sercem oczywiście, nie mówiąc, tak, oczywiście, tak. Więc panie profesorze, więc ja się utwierdzam na przekonaniu, to co mówił Feliks Koneczny, że Piłsudczyzna i narodowcy to są dwa różne światy cywilizacyjne. Otóż Feliks Koneczny powiedział, zarzucił Piłsudskiemu turańskość. I został zresztą zdjęty wtedy z katedry Uniwersytetu Wileńskiego. Państwa, Dmowski nawet jest wypowiedź Romana Dmowskiego, który mówił o tym, że
pisał w liście do Stanisława Kozickiego, że nawet by się zgodził na prezydenturę Piłsudskiego na początku 20 roku, pisał to. To oczywiście związało się z pewną trudną sytuacją, sytuacją rewolucyjną i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, że mnie zapomniał. Dmowski nigdy, nigdy nie wypowiadał się źle na zewnątrz o Piłsudskim. Jest na przykład taki memoriał, który nie został dostarczony jednak do państw zachodnich, gdzie on jak gdyby tłumaczy, mówi o wielkim patriotyzmie Legionów, działaniach i tak dalej. To niewątpliwie jest też pewną wielkością również Dmowskiego. Ale Dmowski mówił, że polityka niepodległości to nie jest ta, która o niej mówi, ale ta, która do niej rzeczywiście prowadzi. I warto sobie, proszę Państwa, poczytać, no to jest chyba lektura obowiązkowa, politykę polską i odbudowanie państwa, gdzie jest to rzeczywiście szkoła tego politycznego myślenia. Panie profesorze, są oczywiście zasadnicze różnice. Pan profesor mówi o czynie Legionów. No nie przesadzajmy, mamy wielomilionowe armie po jednej, po drugiej stronie. Naprawdę ten udział militarny Legionów był prawie żaden w sensie militarnym. To już pan profesor mówił, że Piłsudski dysponował armią. Roman Dmowski stworzył armię generała Hallera przy Komitecie Narodowym Polskim. Która, no ale odpowiedział się wreszcie po właściwej drodze, której niestety Piłsudskiemu zabrakło chyba czasu. Więc Państwa, to jest to. Dalej rozbrajanie Niemców, no nie przesadzajmy, że tutaj rola Piłsudskiego była. Zresztą, Panie Profesorze, przy okazji mam pytanie, jakby Pan odpowiedział o tym pakcie ustnym oczywiście między Piłsudskim a Kesslerem i jego wpływie na Wielkopolskę i tak dalej. Także Państwa, już rozumiem, kończę, bo chyba 5 minut już tak już zbliża się. Chciałbym powiedzieć tak. Dmowski oczywiście również, jak cały obóz narodowy, nie był demokratami w sensie systemu wielopartyjnego. I rzeczywiście w tym sensie ukrócenia pewnego partyjniactwa, pewnych patologii, to moglibyśmy się zgodzić. Ale Panie Profesorze, trzeba by dalej zadać pytanie. Czy tak, czy bylibyśmy za zamachem, ale również za tym, żeby była Bereza Kartuska, żeby był Brześć, żeby premier rządu polskiego, Wincenty Witos był poniewierany, żeby musiał się odwołać na emigrację, żeby zasłużeni generałowie polscy byli w sposób no, barbarzyński, powtórzę, turański, na pewno nie, bliższy Rosji mentalności niż Polsce, byli po prostu mordowani jak generał Rozwadowski, generał Zagórski, Malczewski i inni, którzy zostali pozbawieni. Czy na przykład, czy chcielibyśmy również, żeby na przykład tak życie skończył wybitny Polak Wojciech Korfanty, który po przyjeździe z emigracji tuż przed wybuchem wojny został uwięziony i w tajemniczych, co najmniej delikatnie mówiąc, okolicznościach pozbawiony życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaprezentowali się w sposób niezwykły i troszkę pozwoliłem, żeby tego czasu mogli więcej zabrać, bo myślę, że naprawdę było warto. Także ja zrezygnuję ze stawiania swoich pytań i od razu bym oddał głos Państwu, żeby ta dyskusja, wiem, że było dużo ekscytacji, poruszenia, buczenia. Na pewno Państwo mają więcej pytań. Pierwsze pytanie, ja będę sterował pytaniami tak, żeby jedno pytanie było do jednej strony, drugie do drugiej. Ja sobie zrobiłem przed chwilą losowanie. Pierwsze pytanie będzie do strony tutaj po mojej lewej ręce, czyli do strony Romana Dmowskiego. Kto by chciał zadać? Znaczy, panie doktorze, byśmy mówili, że ja tutaj rozpocznę tę dyskusję. Przepraszam, właśnie. To, że tak. Widzą Państwo, wszystkie reguły. Nie wiem, jestem bardziej Piłsudski czy Dmowski przed złamaniem reguł. Tak, jako że pierwsze pytanie jest właśnie do strony Romana Dmowskiego. O, idealnie się składa właśnie. Tak słowem wstępu, no mówimy dzisiaj o latach 1914-1920 i koncepcjach wynikających z działalności okupantów w tym okresie. Tutaj pan profesor Żaden wspominał o demokratyzmie
Lewandowskiego, ja tutaj tak wspomnę krótko jego politykę gospodarczą i to, że był politycznym czy nie, ale jednak był tym antysemitą, no, tak czy siak, więc tutaj z demokratyzmem w tamtym czasie też nie miał wspólnego, ale no, to tak na boczku. Jeżeli chodzi o pytanie, które już tutaj zasugerował pan dr Kawański, to znaczy o jego o walkę Romana Dmowskiego, walkę, podkreślam to słowo, o niepodległość. Otóż definicję słowa walki, no każdy może sobie sprawdzić w internecie nawet, tak? Otóż w tamtym czasie, w czasie działań wojennych, walka jednak charakteryzuje się działaniami głównie militarnymi. I właśnie chciałbym zadać pytanie tutaj. W którym momencie Roman Dmowski walczył w jakikolwiek sposób o niepodległość Polski? Czy właśnie 1914-1915, gdzie wykładał jednak te koncepcje autonomii Królestwa Polskiego, czy później, w którym momencie, jak się stało, że później nagle znalazł się właśnie na Zachodzie i tam zaczął, no, jakby jednak prowadzenie dyplomacji, bardziej niż moim zdaniem oczywiście walkę. Kiedy to się nastąpiło i dlaczego w końcu postawił na Zachód, a nie na Rosję, jeżeli mógłbym wiedzieć? To pan. Przepraszam, że to powiem, ale wydawało mi się, że w skrócie, bo oczywiście w ciągu 5 minut poruszając kilkanaście wątków, nie mogłem tego rozwijać, ale wiadomo, że koncepcja Dmowskiego zakładała, że w związku z postulowaną przez niego taką rzeczywistością, która zdarzyć się powinna, to znaczy, że Niemcy przegrywają wojnę, bo bez tego nie będzie zjednoczonych ziem polskich do tych najsilniejszych gospodarczo, czyli Wielkopolski, dostępu do Morza Górnego Śląska, należy tymczasowo poddać się takiej oto koncepcji, że wobec istnienia Trójprzymierza i Trójporozumienia najprawdopodobniej albo jedno, albo drugie wygra. To jest oczywiście założenie, które miało swoje wątki dodatkowe, ale nic dziwnego, że ono było jako pierwsze na wejście do wojny. W Trójporozumieniu istniała Anglia, Francja i Rosja. W związku z tym wygrana postulowana tej grupy państw musiała powodować, żeby strona polska, która chciała odzyskać niepodległość, nie doprowadziła jednocześnie do tego, żeby Francja i Anglia zerwały stosunki z Rosją i by Rosja doprowadziła do separatystycznego pokoju z Niemcami. Bo to by nie przyspieszyło odzyskania niepodległości Polski, a ją oddaliło Polskę od tejże niepodległości. W związku z tym uznał, że pierwszym etapem, który jest jawnie podawanym do wiadomości, przypomnę, mówiłem o tym, że w głowie się kryją inne rzeczy, które suwerenny polityk nie jest zobowiązany do ujawniania, tylko dlatego, że ktoś go o to prosi, bo może stracić tę suwerenność w związku z tą uległością na prośby, a zatem w pierwszym etapie ewidentnie postulat jest taki, żeby Rosja zjednoczyła ziemię polskie swoim wysiłkiem zbrojnym. Wobec tego, o czym pan Krzysztof mówi, wielomilionowych armii, które starły się w I wojnie światowej, minimalny kilkuset osobowy udział w pierwszej fazie wojny, czy to po stronie austro-węgierskiej, pierwszej kadrowej, czy później kilkusetosobowy udział żołnierzy Legionu Pułaskiego, czy na przykład Bajończycy we Francji, którzy też kilkaset więcej od tych obydwu zresztą będą liczyli, naprawdę wpływu na przebieg wojny oczywiście nie będzie to miało. Musiało być właśnie to myślenie polityczne wprowadzające sprawę polską na arenę międzynarodową. I w pierwszej fazie jedynym optymalnym warunkiem uzyskania sprawy polskiej na takim poziomie, żeby i Francja, i Wielka Brytania, i Rosja mogły ją wspólnie zaakceptować, to było zjednoczenie ziem polskich pod berłem Rosji. Poza tym oficjalnym zdaniem Moskwy będzie mówił, Rosja oczywiście cywilizacyjnie nie utrzyma tego nawisu zjednoczonych ziem polskich. To nam w związku z tym umożliwi dalsze funkcjonowanie, czyli oderwanie silniejszych kulturowo ziem polskich, zjednoczonych, i Rosja sobie postawi po prostu
przed sobą w gruncie rzeczy dzieło nie do utrzymania. Los oczywiście później sprawił co innego. W 15 roku, w sierpniu, Niemcy weszli do Warszawy, w Moskwie w związku z tym rozumie i nie było to trudne, żeby była jasność, oczywiście nie tylko on to rozumiał, bardzo wielu innych, że dni Rosji na terenie ziem polskich są policzone. W związku z tym Rosja przestaje być atrakcyjnym sojusznikiem. Jedyna atrakcja Rosji do 17 roku włącznie brzmi w ten sposób. Nie wolno doprowadzić do separatystycznego pokoju między Rosją a Niemcami. Bo wtedy Francja i Anglia, a następnie, gdy w 17 roku przyjdą Stany Zjednoczone, będą miały utrudnioną możliwość wygrania wojny. I w związku z tym w 15 roku w Moskwie wyjeżdża. Proszę pamiętać, że nie było Polski, w związku z tym on nie był obywatelem jakiegoś marsjańskiego państwa, tylko oczywiście obywatelem rosyjskim. Ale wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to załatwia sobie jako dyplomata rozpoznawalny wówczas w świecie paszport brytyjski. I to mu umożliwia penetrację gabinetów od Francji w Lozannie, oczywiście rezyduje, ale Francji, Włoch, stolicy apostolskiej, aż do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego współpracownicy, przez nim Maurycy Zamoyski, wykłada swoje własne prywatne pieniądze, żeby ta dyplomacja polska, wieloosobowa, mogła zaistnieć na arenie międzynarodowej. To nie jest, panie profesorze, tylko i wyłącznie pisanie ślisków papieru. To jest olbrzymi wysiłek organizacyjny, olbrzymi wysiłek finansowy, który prowadzi na przykład do takiego fenomenu, że Ignacy Jan Paderewski, jako jeden z najbliższych współpracowników Dmowskiego, jedzie do Stanów Zjednoczonych i proszę sobie wyobrazić, że prezydent tego państwa godzi się na to, że mimo iż samo państwo jest w konflikcie zbrojnym, to obywatele tego państwa pochodzenia polskiego mogą wstępować do obcego wojska, czyli do wspomnianej Błękitnej Armii generała Hallera. Proszę mi powiedzieć, czy to jest brak umiejętności dyplomacji? To jest właśnie umiejętność tworzenia takich warunków, w których Polska przyszła, ale już obecna na poziomie myślenia politycznego, tworzy fakty dokonane. Armia generała Hallera, ponad 50-tysięczna, najlepiej zorganizowana, uzbrojona, w ogóle nieporównywalna do tego, co w 16 roku może, czym może jako POW dysponować Józef Piłsudski. To w ogóle są nieporównywalne wielkości uzbrojenia, sensowności w sensie wykorzystania tejże armii. Ja nie odmawiam Piłsudskiemu tego, co on zrobił w momencie, kiedy 11 listopada rozpoczęła się jego wielka, wspaniała walka o niepodległą Polskę. Tutaj szapoba, nie ma cienia wątpliwości, ale ewidentnie w czasie I wojny światowej to, że żeśmy odzyskali niepodległość, że staliśmy się państwem, którego nie było, a już było zwycięskim, czyli obecnym na poziomie traktatu wersalskiego, a nie klientem, no to sorry, ale nie jest to zasługa Józefa Piłsudskiego i nie mogła być, bo wybrał inną koncepcję, inną drogę, która powodowała, że drzwi dla niego były do Wersalu zamknięte. Proszę Państwa, jest uprowadzany się koleżanki. Proszę Państwa, nie wiem, czy jest sens, abyśmy polemizowali między sobą zamiast między samą a poszczególnymi profesorami, ale panie profesorze, narażasz Pan strasznie tym zabawem. No naprawdę. Pan Ignacy Jan Paderewski był rzeczywiście, można powiedzieć, przyjacielem Woodrow Wilsona, ale on nie był powiązany na początku z Komitetem Narodowym Polskim, który powstał przecież w 17 roku, nie wcześniej. Ale agencja to nie jest Komitet Narodowy Polski, bo to są dwie różne sprawy. To była informacyjna agencja, która dopiero chciała prowadzić pracę polityczną. Woodrow Wilson wiedział o gotowości Polaków do służby na rzecz niepodległości już od 14 roku, bo o tym mówił założony w 1912 Komitet Narodowy Polski w Chicago i pierwsi obywatele albo i nie obywatele Stanów, rezydenci mogli drogą okrężną, najczęściej przez Anglię, przez Skandynawię albo przez Szwajcarię do regionów docierać, tak jak na przykład na terenie socjalistycznej
Dębski i tak dalej, i tak dalej. Siborylski, późniejszy pułkownik i tak dalej. Wreszcie Armia Błękitna, jak ją nazywają, właściwie Armia Polska. Liczyła 80, nie 50 tysięcy ludzi. 100 tysięcy. 100 tysięcy to w propagandzie, wie pan, ale liczyła 80. W 18 roku, 19. I proszę państwa, armia nie wzięła udziału w decydujących działaniach. Była sformowana dopiero w czerwcu. A w 20 roku? Dobrze, możemy się umówić na dyskusję, obiecuję panu, że odpowiem na każde pytanie. W 20 roku oczywiście, a w którym roku przyjechała ta armia do Polski? I kto ją powstrzymywał w 1918? Otóż niestety Roman Dmowski powstrzymywał powrót armii generała Hallera, chcąc, aby to był argument polityczny na rzecz powołania rządu narodowego. I o tym rozmawiał z Piszonem, który był sekretarzem generalnym na Quai d'Orsay, rozmawiał o tym z marszałkiem Foszem. I odwlekano ten moment powrotu, starając się zrobić w warunkach ogromnego zagrożenia Rzeczpospolitej argument polityczny z tego, że ta armia jest i nie bierze udziału w walkach na froncie. Dmowski z Paderewskim byli przeciwni użyciu tej armii, gdy ona w kwietniu i maju wróciła do Polski, do użycia na froncie galicyjskim. Piłsudski to zrobił. Haller, no ja rozumiem co, rozmaite sposoby, rozumiem prawdziwych patriotów i tak dalej. Haller to nie był wielki dowódca. I gdy pan doktor tutaj szanowny mówił o tych antydemokratycznych ciągotach Piłsudskiego, to kto zrobił pierwszy przewrót w Polsce? Otóż Jan Szajdys. Wiedział o tym Ignacy Jan Paderewski, który wrócił. Wiedział o tym Stanisław Grabski, który był wysłannikiem Dmowskiego do Polski, który miał ugadywać, jak ten rząd ma powstawać. Strajki 23 roku też miały wywrócić Polskę. Te słynne wydarzenia, rabacje krakowskie, jak to nazywano i tak dalej. Centrole w Czyniu był pokojową formą, próbą przejęcia władzy, na którą Piłsudski istotnie zareagował Berezą, której tutaj nikt nie będzie bronił. Brzeście, tak. Bereza na Ukraińcu. Bereza była dla narodowców, a później dla narodowców była zbudowana. No, wie pan, jak zasługują, no tak. To czasem trzeba. Proszę państwa, nie może istnieć państwo, widzimy, krytykujemy to, co się dzisiaj dzieje, dlatego że nie ma żadnej odpowiedzialności w życiu publicznym. Ja nie popieram tego, żeby Witosa do więzienia wsadzać, choć on miał opcję. To nie tak, że ktoś go, cytuję, poniewierał. Witos mógł odbyć karę albo udać się na emigrację. Udał się na emigrację, nikt go tam nie chłostał w tym więzieniu. I wrócił, kierował zresztą ruchem ludowym później. Proszę państwa, prawda nigdy nie jest... Korfantym akurat była mowa, nie o Korfantym? Proszę pana, Korfanty mógłby w wielu przypadkach zdobyć wielką zasługę dla Rzeczpospolitej, ale miał też bardzo nieciekawe karty. Jego spór o to, kto ma podstawową rolę w powołaniu rządu w 1922 roku doprowadził do poważnego kryzysu państwowego. I zaraz później co mamy? Obóz tych narodowców, którzy doprowadzają, zresztą zarabiają msze, odlewają rękę Eligiusza Niewiadomskiego, którzy zamordowali prezydenta Narutowicza. Nie wprowadzajmy tego wątku do dyskusji, bo także i w tym, panie profesorze, niezależnie od pana spóźnienia, dokona pan dotkliwej porażki. Albo przynajmniej zgodzimy się na remis. Dziękuję. Proszę państwa, jeszcze jedno odniesienie, które uważam za bardzo ważne, bo pan doktor mówił tutaj o turańskości Piłsudskiego. Pana, jeżeli był pan ministrem czy wiceministrem edukacji, to do prawdy. Nie dziwię się, że te.